Na spotkaniach, na których dyskutuje się odpowiedzialne podejście do biznesu, często pada pytanie, czy bycie etycznym w biznesie się opłaca. Oczywiście, że się opłaca. Gdyby się nie opłacało, to wszystkie zyskowne biznesy byłyby nieetyczne, a tak przecież nie jest. Etyka to jest bardzo silny instrument do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Działanie oparte na etyce, na pewnej etycznej misji przedsiębiorstwa pozwala na skupienie i zaangażowanie wszystkich interesariuszy wokół sprawnego działania firmy. Dotyczy to i pracowników, i klientów, i wszystkich partnerów, jak również środowisk lokalnych, w których firmy działają. Także firmy, które nie widzą tego potencjału, docelowo w dłuższej perspektywie będą tracić przewagę konkurencyjną. Aby firma mogła mówić o realnym zaangażowaniu się w etyczne działanie, musi to być propagowane przez wszystkie szczeble organizacji. Przy czym bardzo ważna rola jest tutaj wszystkich liderów z naczelnymi liderami, a więc prezesami, zarządem na czele. To zarząd jest odpowiedzialny za to, aby dać wszystkim do zrozumienia, że etyka jest dla niego ważna i że daje zielone światło do tego, aby te idee propagować. Bez tego wprowadzenie etyki jako elementu zarządzania firmą może się nie udać.